Bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Jak po tytule widzicie, moi drodzy, dzisiaj mierzymy z H&M. Mam paczkę, dość spore pudło, z sukienkami, rzeczami letnimi i z piżamami, bo ja lubię sobie raz w roku, albo dwa razy w roku, zazwyczaj na sezon wiosenno-letni oraz na sezon jesienno-zimowy, kupić jakieś nowe piżamki, a te z H&M-u sprawdzają mi się fantastycznie, plus będą buty, plus sporo letnich sukienek. Dlaczego? Dlaczego to zamówienie? Dlatego, że zbliża nam się jeden urlop i prawdopodobnie całkiem możliwe, że jeszcze jeden. A wiem, że jeśli bym poczekała, to pewnie te rzeczy po pierwsze byłyby wykupione, a po drugie skoczyłyby nowe na sezon jesienno-zimowy i byłoby za późno, aby kupować takie typowo letnie ubrania. I słuchajcie, to jest pierwsze zamówienie. Będą kolejne, dlatego że sporo rzeczy mi się spodobało na stronie H&M-u. Naprawdę mają ciekawe te ubrania, ciekawe dodatki, ciekawe buty i nie tylko. W ogóle widziałam tak fantastyczne rzeczy, tylko chcę je przymierzyć, chcę je dotknąć, chcę je sprawdzić, więc to nie jest pierwsze mierzymy z H&M-u. Myślę, że będą kolejne, ale wydaje mi się, że przez to, że ja musiałam polować na rozmiary, to kolejne części mierzymy pojawią się po prostu we vlogach, chociaż zobaczymy, ile tego będzie, czy przyjdzie wszystko na nas, czy też nie. Dajcie mi znać, jaką formę bardziej lubicie, czy po prostu przymierzyć jedną, ale konkretną rzecz we vlogu i potem jedziemy z całym dniem, czy wolicie taki dedykowany film, kiedy siadamy, pokazuję wam, co zamówiłam, przymierzam to, robimy try on haul i wspólnie sobie oceniamy wszystko na raz. Dajcie mi znać, a ja przechodzę, już wam pokazuję, co zamówiłam. Jest to dość spore zamówienie, nie chciałam też czekać dłużej z odpakowywaniem, z przymierzaniem, bo mam świetny humor i mam ochotę na to, żeby troszeczkę się poprzebierać oraz no już troszeczkę goni mnie czas i chciałabym niektóre rzeczy poddawać, aby nie mrozić tej gotówki, ale też byłam ostatnio u fryzjera, mam nową fryzurę, więc tym bardziej chciałabym zobaczyć te ubrania w akcji. I od razu przepraszam was, zachrypłam z tego wszystkiego, przepraszam was za moich sąsiadów, którzy non-stop wiercą. Ja próbowałam przeczekać te najgorsze momenty i mam nadzieję, że się udało, bo na razie jest cicho, ale mam nadzieję, że nie będzie nam to przeszkadzać, bo ja mam takie szczęście, że kiedy tylko włączam aparat, kiedy chcę coś nagrać, to ktoś gdzieś wierci, ktoś coś robi, kosi trawę i jest mega głośno. Wiecie, przez cały dzień potrafi być cicho, ale kiedy ja akurat włączam nagrywanie, to coś się dzieje. Więc zróbcie sobie kawkę, herbatkę, trzymajmy kciuki, żeby było dobrze. Rozsiądźcie się wygodnie, zaczynamy, mierzymy z H&M. Zapraszam was, moi drodzy, jestem mega podekscytowana, tylko co mi się nie spodobało od razu w tym zamówieniu, bo ja sobie je odpakowałam, bo jak wiercili obok, to pomyślałam, dobra, ja już otworzę tę paczkę i rozpakuję te rzeczy, żeby było szybciej i łatwiej i zgrabniej. I co mi się nie podobało, to to, że każda pojedyncza rzecz niestety była w folice. Zara pakuje o wiele lepiej. Rzeczy z Zary były pięknie owinięte papierem i czuło się taki luksus, otwierając tę paczkę, a tutaj w H&M-ie wszystko było rzucone, ta paczka była w ogóle otwarta, przewiązana sznurkiem i tyle, ale sprawdziłam, ilość rzeczy się zgadza, więc wszystko do mnie przyszło. Zaczniemy sobie od butów. Ich akurat nie otworzyłam, bo jak wiecie, chłopaki przestali wiercić, to pomyślałam, dobra, ja od razu siadam i nagrywam, rozpoczynam ten film i szukam klapek. Mam Birkenstocki, ale bym chciała ładne klapki właśnie do sukienek i znalazłam coś takiego, tylko zastanawiam się, czy ten kolor będzie ok, czy nie wolałabym jaśniejszych, spójrzcie. To jest rozmiar 7 i teraz zauważyłam dopiero, że europejski też 40, ja mam europejski 41, więc nie jestem pewna, czy one będą spoko, jeśli chodzi o rozmiar na moją stopę, ale wyglądają tak, czegoś takiego właśnie szukam. Takich butów, które będę mogła wsunąć w stopę i iść, wsunąć na stopy i iść, ale widziałam jeszcze inne i chyba je również zamówiłam i jeszcze w jednym sklepie były inne, które
podobają mi się najbardziej. Zobaczymy, bo będę polować na rozmiar. Niestety online nie jest dostępny, ale stacjonarnie powinien być. Więc mam zamiar je zdobyć, przymierzyć, sprawdzić i Wam pokazać. Aha, jeśli nie subskrybujecie tego kanału, to koniecznie subskrybujcie, żeby być ze mną na bieżąco. Magda przy kawie. Też zapraszam Was na Instagram. Magda przy kawie, tak jak wszędzie. I oczywiście nie zapomnijcie, aby zostawić tutaj kciuka w górę, co by mnie motywować do nagrywania filmów i do tego, żeby być tutaj jak najczęściej, bo naprawdę te kciuki w górę potrafią dodać skrzydeł. Tak, buty. Pierwszy raz kupuję w ogóle buty w sieciówce, więc zobaczymy, co z tego będzie. Po drugie, piżamki. Ja mam bardzo podobne. W Polsce różowe, takie z okręgami, a tutaj zobaczcie, są różowe truskaweczki. Wzięłam rozmiar M, przymierze, ale ogólnie chyba mój rozmiar to jest S, które również złapałam i które do mnie idą. I też wzięłam rozmiar XS, bo akurat wtedy był dostępny. Ale przymierzymy sobie te M-ki. Boję się, że te spodenki będą za luźne, będą za duże, bo koszulka powinna być ok, ale spodenki może być różnie, więc zobaczymy. To tyle, jeśli chodzi o piżamki. I jeśli mnie pamięć nie myli, chcę tylko sprawdzić, tutaj powinno być 100% bawełny. Gdzie to jest napisane? Tutaj. Tak, 100% bawełny. Więc bardzo, bardzo spoko. Ja Wam serdecznie polecam te piżamy, naprawdę są świetne. I przechodzimy do sukienek. Będzie ich dużo. Po pierwsze, coś takiego. No zobaczcie, jak wymięta, jakbym wyciągnęła tę sukienkę psu z gardła. Ale okej, okay, spoko, rozumiem. Tak może się wydarzyć. I tutaj też mamy naturalny skład. Tak mi się wydawało. Dobra, nie będę teraz tego szukać, ale to jest taka zwykła sukienka, która bardzo ładnie wyglądała na modelce. Pomyślałam, że chcę ją przymierzyć, chcę ją sprawdzić. Taki szałwiowy kolor. Bardzo mi się podobała. Po drugie, kolejna sukienka i ona będzie dłuższa. Wiecie co, ja może sobie odstawię to pudło i się po prostu schylę i Wam pokażę. Aha, już się zaczyna wiercenie. I ona jest naprawdę duża, z pięknym printem, biało-niebieska. Tutaj mamy takie niebieskie kwiatki i jak widzicie, na górze dzieje się bardzo, bardzo dużo. Rozmiar, moi drodzy, wzięłam S-kę, więc powinno być ok. Kolejna sukienka, jaką mam. Chciałam ją w innym kolorze, bo jest też biała dostępna. Niestety nie była na stronie, była wykupiona, więc wzięłam taką zieloną. No wiecie, lato, myślę, że będzie ładna, na szeleczkach, rozmiar S i ona jest również dłuższa. Tylko te sukienki to nie są sukienki maxi. One są tak 7 ósmych, coś takiego. W połowie łydki się zazwyczaj kończą, ale bardzo mi się podoba. I z tyłu ma taką, o, zobaczcie, taką gumkę. Naprawdę jest przepiękna i mam nadzieję, że będzie ładnie leżeć. Kolejna sukienka. Ojej, ona też mi się bardzo podobała. Tutaj na plecach dzieje się dużo. Zobaczcie. Wiem, że jak Wam pokazuję, to nie wygląda aż tak dobrze. Również jest dłuższa. I szukam czegoś bieli. Ja szukam białej sukienki z fajnym składem, która będzie ładnie leżała na mnie. I tutaj też mamy rozmiar S, bo ja zazwyczaj sukienki właśnie kupuję w rozmiarze S. I już przedostatnia mówiłam, będzie sporo sukienek. Coś takiego, tylko ona chyba będzie prześwitująca, wiecie? Ja już to widzę. Dobra, taka jest bardzo papierowa. Ma ładny tutaj, o, dekolt. Taka hiszpanka. I też ona jest dłuższa. I już ostatnia sukienka, którą będziemy mierzyć, która w ogóle pod palcami jest bardzo przyjemna. Zobaczcie, ona wygląda tak. To jest taka szmizjerka. Mamy tutaj kołnierzyk, ma guziczki, bardzo ładny print, kojarzy mi się z Grecją. I też jest dłuższa, przywiązana w pasie paskiem, więc będzie robić talię, no zobaczymy. I to wszystko, moi drodzy, moje szalone zakupy. Mierzymy, try on haul, zaczynamy, zapraszam. Pomyślałam, że zdejmę Was ze statywu, dlatego że wtedy będę mogła Wam zaprezentować ubrania w taki sposób, jaki chcę. Będzie to mniej statyczne, a bardziej dynamiczne i też będzie mniejsza odległość między nami, bo jednak na ulicy dzieje się dużo, a chciałabym, abyście mnie dobrze słyszeli. Sorki za ten background. Cały czas się zastanawiam, co z tym zrobić i tak mnie korci, aby kupić duże lustro i powiesić je na ścianie, bo chciałabym nagrywać więcej takich stylizacji. Kiedyś były głosy, że fajnie, gdyby coś takiego się pojawiło, może
film z serii 5 dni, 5 stylizacji, 7 dni, 7 stylizacji. Napiszcie mi, co o tym myślicie, bo wydaje mi się, że czasami moje stylówki są całkiem trafione i mogłyby być fajną inspiracją, albo po prostu, wiecie, chciałabym Wam też pokazać, jak na co dzień się ubieram, co noszę, co lubię, z czego korzystam, więc koniecznie dajcie mi znać, co o tym pomyśle myślicie, a ja już przechodzę do ubrań. Po pierwsze, ciężko mi było tę sukienkę założyć, dlatego że nie miałam żadnej pomocy, a ona ma suwak do samego końca i jednak dałam radę. Nie wiem, jak ją zdejmę, ale na razie mam ją na sobie. To jest ta szałwiowa sukienka, 87% wiskozy i chyba tam jest poliamid. Tylko tyle. Bardzo przyjemna dla skóry, bardzo miła, w ogóle się w niej nie poca, a chwilę już w niej stoję, bo tak czekałam, że może jednak na ulicy, może ta ulica ucichnie, może zaprzestaną tych robót, ale nie, cały czas coś się dzieje, więc nie będziemy czekać, bo musimy działać, moi drodzy, dzień trzeba wyciskać jak cytrynkę, więc tak, nagrywam w ten sposób i mam sukienkę na sobie, tę szałwiową. I czuję się w niej troszeczkę jak w habicie. Myślę, że powinnam sięgnąć po rozmiar XS, ona powinna być troszeczkę mniejsza, bo widzicie, tutaj jest bardzo luźna, chociaż ona w teorii wydaje mi się, że miała być luźna. Taki był zamysł osoby, która zaprojektowała tę sukienkę. Ogólnie podoba mi się, chociaż, chyba nie na lato. Wiecie, bardziej bym postawiła na nią jesienią, do kapelusza, do ramoneski. Słuchajcie, wtedy wyglądałaby bardzo dobrze. Do tego założyłam te sandałki. Rozmiarowo? Wydaje mi się, że chyba jest ok. Nie powinnam narzekać. Rozmiar 7, europejski 40, a no nie wiem. Chociaż chciałabym przymierzyć ósemki, chociaż... Myślę, że ósemka mogła być zdecydowanie za duża, a połówek niestety nie mają, a ja zawsze mam połówki i zawsze mam problem z butami, więc zastanowię się nad tymi sandałkami, tutaj nic z nimi nie robię, niczego nie odcinam, chwilę w nich tak postoję, żeby sobie sprawdzić, czy mi się podobają, czy też nie, bo wydają mi się troszeczkę za ciemne. Wolałabym, aby był to jaśniejszy brąz, ale czegoś takiego właśnie szukam. Sukienka, jak widzicie, układa się w literę A. Tutaj jest delikatnie zszyta. Nie wiem, aby podkreślić talię, czy żeby ukryć brzuch, bo jednak tego materiału jest dość dużo. Zostawiam Wam linki na dole, tak jak zawsze, dajcie znać, co myślicie, a teraz przechodzimy do kolejnej, aha, i ona, widzicie, wymaga tego, aby ją wyprasować, koniecznie. Dobrze, lecimy do kolejnej. Moi drodzy, co tutaj się zadziało? Wow! Ogólnie ta sukienka jest przepiękna, tylko już co na początku mnie denerwuje, to to, jak ten materiał tutaj się układa, bo ona kosztuje 55 funtów, słuchajcie. Ma bardzo głęboki dekolt, jak widać, i ten materiał z tyłu, z drugiej strony, niestety on się przekręca i to już nie wygląda tak ładnie, bo tutaj powinno być równiutko i wtedy, spójrzcie, jest idealnie. Mamy falbanki, przepięknie podkreśla ramiona w ogóle tutaj, całą klatkę. No śliczna jest, tylko że jej nie zostawię, bo nie potrzebuję na żadną okazję. Tutaj też się sporo dzieje, ma falbanki z tyłu. Ja bym chciała Wam ją z tyłu pokazać, jak ona wygląda. Moment, czy mi się to uda? Moi drodzy, ja zrobię to tak. O, zobaczcie. Ojojoj, ładna jest. Jak ładnie te plecy są podkreślone. No zobaczcie, przepięknie wygląda. Wow. I ten kolor do tego. Myślę, że mi nawet pasuje. Chociaż ja w niebieskim za bardzo się nie lubię, ale nie jest najgorzej. No śliczna. Jest taka wyjściowa gdzieś na komunię, na jakąś imprezę, na wesele. Myślę, że by się sprawdziła. Tylko tak jak mówię, to mnie bardzo, bardzo by denerwowało. Ja ją oddaję, ale no zdecydowanie jest inna. I z tymi butami prezentuje się całkiem ładnie. Jest bardzo przyjemna, bardzo miła dla skóry. Tutaj ma zamek, aby łatwiej można było ją założyć. No i z tyłu trzeba ją przewiązać na plecach. No ale jest prześliczna. No spójrzcie sami. Bardzo ładna. Mi w ogóle by się podobało, gdyby to była koszulka i tutaj by miała takie spodnie, szwedy materiałowe, takie długie, szerokie, właśnie do jakichś sandałków, do tego typu obuwia. Wtedy
To by było przepiękne, bardzo by mi się podobało. No, ale ten dekolt, powiem wam, że mimo, że jest taki głęboki, to to bardzo siedzi w miejscu. Nic nie ucieka, nic nie wypada, więc jak dla mnie jest spoko. No, śliczna jest. Na wesele, myślę, w ogrodzie, latem, ideolo. Okej, okay. Co myślicie? Dajcie znać. A ja się przebieram w kolejną. O mój Boziu, założyłam tę sukienkę i się zachwyciłam. Tylko próbuję jej zrobić zdjęcie i nie potrafię uchwycić jej w sensowny sposób. Na żywo wygląda przecudownie. To jest moja perełeczka, mój hit. Idealna jest, no spójrzcie. I ten kolor. W życiu nie podejrzewałabym się o taką zieleń. Raczej bym strzelała w coś neutralnego, kolory ziemi, coś białego. A tutaj sporo się dzieje i ona cudownie leży. Ja mam rozmiar S i zobaczcie, cały czas w sandałkach tak próbuję. I są nawet wygodne, wiecie? Tak całkiem spoko. Ale jeśli chodzi o sukienkę, to do Włoch na wakacje. Zobaczcie, to jest taka świetna baza. Szeleczki cieniutkie, przepięknie tutaj się układa. Talia jest podkreślona i tutaj tego materiału jest dużo. Nie gniecie się za bardzo. No troszeczkę jest pugnieciona, wiadomo, ale bez przesady. Z tyłu, moi drodzy, wygląda mniej więcej tak, powiedzmy, że jest dobrze. Taka amatorszczyzna u mnie, moi drodzy. Dobrze, no napiszcie mi, co myślicie, bo to jest mój faworyt. Jak na ten moment, jest przepiękna. I tak ładnie się układa. I teraz się zastanawiam, jaki ma skład i ile kosztuje. Za chwilę sprawdzę i wam powiem. Ale naprawdę jest śliczna, na lato idealna. Pięknie tutaj jest wszystko odkryte, ale nie za bardzo. No rewelacja, bardzo mi się podoba. I były dostępne również inne kolory. Niestety ja polowałam na tę białą z takimi drobnymi kwiatkami. Ona jest non-stop wykupiona. Kiedy tylko pojawia się jakiś rozmiar, to za chwilę znika. Nie można jej złapać. A tutaj ta zielona. I jeszcze wiecie co zauważyłam? Że te krótsze włosy, one są krótsze, ale one są tak kobiece. To jest tak kobieca fryzura. Że sukienki też ładnie, ta niebieska zwłaszcza ładnie do tych włosów wyglądała, a tutaj z tą zieloną sukienką to wszystko w ten sposób się zgrywa. No i co myślimy o tej sukience? Napiszcie mi proszę w komentarzu, zostawić czy odesłać, pasuje mi czy też nie, bo mi wydaje się, że mi pasuje. Mi się wydaje, że mi pasuje. Że jest okej, okay, że jest ładnie. Przed chwilą sprawdziłam, ona kosztuje 28 funtów na stronie HM-u. I w składzie mamy 47% wiskozy i 53% lnu. Więc jest dobrze. Naprawdę jest dobrze i sieciówki w tym roku mnie zaskakują. Bardzo pozytywnie, bardzo na plus i cieszę się, że w końcu mogę coś fajnego znaleźć, bo wiecie co, wcześniej miałam problem, zawsze wydawało mi się, że muszę kupować z jakichś mniej znanych marek, bo sieciówki nic nie miały i rzeczywiście tak było, nic nie miały, wszystkie te składy były 100% poliestru i tak dalej, ale od jakiegoś czasu widać zmianę i to bardzo, bardzo na plus. Zobaczcie, 28 funtów to wcale nie jest jakaś zastraszająco wysoka cena, a sukienka jest przepiękna moim zdaniem. Naprawdę, dla mnie to jest 10 na 10. Moi drodzy, jest szał, mamy perełkę, ta sukienka jest prześliczna, ona jest przepiękna, ona jest tak dziewczęca, taka ładna, wdzięczna, prawie że idealna, naprawdę niesamowicie mi się podoba. Wow! Panowie nie przestają wiercić w ogóle na dworze, ja nie przestaję nagrywać, nie poddaję się, ale jak założyłam tę sukienkę, to poczułam się jak milion dolarów, serio, jest tak piękna, co prawda dużo odkrywa, ale myślę, że na lato, na wakacje, na urlop gdzieś byłaby idealna i ją można tak zestawiać różnie, czy to z jakąś marynarką, czy z jakąś kurtką jeansową, czy z innymi rzeczami. No naprawdę niesamowicie mi się podoba. No z ramoneską ja ją widzę w ogóle, wiecie. Wow. Aha, i tutaj został jeszcze taki mały zabieg przeprowadzony. Zobaczcie, tutaj można sobie o to odginać, ten materiał, jak tam sobie życzycie, że pokazujecie teoretycznie jeszcze więcej.
I o, proszę, można to zrobić na przykład w ten sposób, jak wolicie. Ja preferuję jednak, aby to było wyżej. O, proszę. Tak to wygląda. Co prawda ta sukienka jest najdroższa. Ona kosztuje 55 funtów, ale myślę, że może ją zostawię. Czekam na wasze opinie. Musicie mi doradzić, bo nawet nie wiem, co zrobić. Czy ją zostawię, czy ją odesłać? Jest przepiękna. Ja szukałam tego typu sukienek, aby były właśnie na takie cieniutkie ramionczka, aby mogła tutaj odkryć te plecy. Już wam pokazuję w ogóle, jak wyglądają plecy w tej sukience. Poczekajcie, ja was muszę tutaj troszeczkę odwrócić. Mamy prowizorkę, moi drodzy, na tym mierzymy. Obiecuję wam, że kiedyś nagram to w lepszy sposób, ale zobaczcie. Tak wyglądają plecy. Są całkowicie odkryte. Tutaj mamy jeszcze taki paseczek, taki sznureczek, można się związać. On jest tylko do ozdoby tak naprawdę. O, a tutaj to wszystko jest odkryte. No, jest szał. Ale ona jest tak piękna, tak urocza. Oczywiście, że mam cały czas te sandałki. Bo ja muszę je zmierzyć, ja muszę wiedzieć, czy są okej, czy nie, czy iść w coś takiego, czy jednak zostać przy Birkenstockach, ale myślę, że takie sandałki jednak by mi się przydały. I dochodzę do wniosku, że nawet te są całkiem fajne. Czekam też na wasze komentarze, bo wy zawsze mi dobrze doradzicie. Serio, ja zawsze sobie poczytam i wtedy zwracam też uwagę na inne rzeczy, na które podczas mierzymy czasami nie zauważam takich detali, a wy potraficie to wytknąć, więc zapraszam do komentarzy. Ale wracając, muszę was tylko przewrócić, proszę, już jestem. Mamy tutaj ponownie 43% wiskozy, 57% lnu, coś takiego, więc wiecie, no na wakacje, na wyjazd gdzieś, myślę, że ta sukienka bardzo by się sprawdziła. No jest przepiękna. Nie wiem, która bardziej mi się podoba. Czy ta zielona, czy ta biała, ale uważam, że to jest perełka, moi drodzy. To jest naprawdę coś wartego zainteresowania. Tutaj jeszcze ma zameczek i takie zapięcie metalowe, żeby wam się nic nie rozjechało. Ja mam rozmiar S. I jestem zachwycona. Serio, ja jestem tą sukienką autentycznie zachwycona. Ja szukałam czegoś białego i mam z takimi delikatnymi kwiateczkami czarnymi, tak, one są czarne, zobaczcie, tak to wygląda. Materiał oddycha, też jakoś super, no nie przesadzajmy, ona super nie jest pogięta, a bo tego po prostu nie widać przez ten wzór. Niesamowicie mi się podoba. Ja nigdy nie sądziłam, że taka długość sukienek będzie mi odpowiadała. Naprawdę, bo zawsze uważałam, że albo musi być maxi, albo musi być do kolan. Że te za kolano, albo te w pół łydki, to nie dla mnie. A teraz przekonuję się, że nawet je lubię. I dodatkowo ta długość włosów, no bardzo mi się podoba. No jestem zachwycona. I jeszcze zastanawiam się nad tymi butami, bo w sumie ja mam kapelusz w tym kolorze. I może warto by było te buty zostawić, tylko to jest sztuczny materiał. I czy ja nie będę miała potem odparzeń? Jeśli macie jakieś doświadczenie z takimi klapkami, to napiszcie mi, czy nosiłyście w zeszłym sezonie i jak wam się nosiły tego typu buty. Tak, bo kurczę, podobają mi się i ten kolor też jest fajny. No ale sukienka, no jeszcze do tego kapelusz, moi drodzy, to by było coś. No, zobaczcie, widzicie ten zachwyt w ogóle. Niektórzy z was mi piszą komentarze, że lubicie jak ja mierzę, bo ja się bardzo zachwycam tymi rzeczami. Nie wszystkimi, wiadomo, bo początek był kiepski, ale teraz... Wow, została nam jeszcze jedna sukienka, ale nie, dwie sukienki, a ja tutaj tyle gadam. Dobrze, przejdźmy do kolejnej. Ale ta jednak zasługuje na swoje 5 minut. No powiedzcie sami. Nieśliczna, ale ja jestem zakochana. Serio. Chyba oddam ten Zary, bo jednak ta jest ładniejsza, a ja nie potrzebuję tylu sukienek. Dwie? Myślę, że na ten sezon by mi wystarczyły. No góra trzy. Cztery. Może. Zobaczymy. No ale ta jest śliczna. No czegoś takiego właśnie szukałam. Czegoś, co będzie delikatne, lekkie, zwiewne i to właśnie takie jest. No, jest nieźle, jest szał. Tutaj tak szybciutko, moi drodzy, ta sukienka, jak ją założyłam, to taka troszkę cerata. Zaskoczona jestem składem, bo mamy 51% bawełny i 49% wiskozy. Ogólnie uważam, że mi pasuje taki dekolt, że mi takie hiszpanki pasują. Podobna długość do tych poprzednich, ale to jest totalnie nie to, czego ja szukam. Ładny print, tylko że słyszycie to?
Ona jest taka ceratowata i jakoś tak czuję się w niej sztucznie. Tak chciałabym ją założyć jeszcze. O, proszę. O, o, o. I tutaj mamy te, nie wiem po co to jest w ogóle, te szyleczki w środku. O, ona, ją można jeszcze nosić tak. Nie jest za wygodna. Jejku. Czuję się jakbym miała na sobie jakiś fartuszek, coś takiego. Kiedyś dziewczyny, kobiety chodziły w takich sukienkach. No... Ona jest dziewczęca. Teraz jak ją tak założyłam, tak spojrzałam, mówię, nie jest najgorzej, tylko że to chyba nie jest dla mnie, wiecie? Ona tutaj jakoś tak dziwnie się również układa. Zobaczcie. No, w aparacie wydaje mi się, że wygląda lepiej niż w rzeczywistości. W rzeczywistości wygląda na taką sztuczną, bardzo, bardzo sztuczną. No, to tyle. Możecie mi napisać, co myślicie. W ogóle jestem ciekawa, która sukienka będzie waszym faworytem, więc koniecznie dajcie mi znać. Możecie też zrobić top 1, top 2 i top 3. Którą sukienkę byście umieściły na podium, która ma według was pierwsze miejsce, która drugie, która trzecie. Ja jestem bardzo ciekawa i na koniec wam powiem, co ja myślę. No, także tak wygląda ta sukienka. Szału nie ma. Jest ok. Jeśli szukacie czegoś z takim dekoltem, to jest. Jest na Hemie, tutaj można troszeczkę pokombinować, albo pokazać więcej, pokazać mniej. Zależy jak chcecie, jak wam pasuje. No spoko, na niedzielny obiad. Wakacje też fajnie by się sprawdziła. Dobrze, przymierzyłam, wiem jak w niej wyglądam. Dziękuję, pozdrawiam, lecimy dalej. Moi drodzy, przed nami ostatnia sukienka. Jakim zaskoczeniem było dla mnie, kiedy ją przymierzyłam, kiedy założyłam, dotknęłam tego materiału, myślałam, że to jest len albo wiskoza, sprawdziłam i mamy tutaj 99% bawełny, 1% elastanu. Wygląda według mnie cudownie i te szmicierki, zary się chowają. Serio, ona jest tak przyjemna, w ogóle, jak widzicie, niepognieciona. Ten wzór bardzo mi się podoba. Tutaj zapinana na guziczki, jak widzicie. Dekolt jest dość spory, chociaż porównując do tamtych sukienek nie jest wcale tak źle. Mamy też rękawki, przy czym one są bardzo przyjemnie wykończone. Tak wiecie, one są szerokie i tutaj się nie zapocicie. Nic takiego się nie zadzieje. Jedyny minus to jest ten pasek, który niestety, on jest tutaj sznureczkiem przywiązany, aby powiedzmy, że gdzieś tam się nie zagubił po drodze, jeśli jednak miałabym ochotę oddać tę sukienkę, tak się śmieję, ale no niestety nie mogę go tutaj, ani nie mogę zmierzyć tej sukienki z innym paskiem, ale ani nie mogę go przesunąć, no bo wiecie, no nie można tak robić, więc musi zostać to w ten sposób, chociaż myślę, że z paskiem naprawdę dobrze to wygląda, on jest taki gumowy, on jest taki, no troszeczkę kiczowaty, pasek bym wymieniła, ale nie jest źle, wiecie? Chociaż może mi się nie podoba, bo właśnie kończy się w tym miejscu. Po prostu tyle. Mega, mega przyjemna sukienka. I będę się zastanawiać, bo podoba mi się o wiele bardziej niż te szmizjerki z Zary. Tamte były takie ciężkie. Tak było czuć, że to nie jest jednak to, że ten materiał jest taki bardzo, bardzo sztuczny i taki nieoddychający i całkowicie inne wrażenie, kiedy założyłam tę sukienkę. Naprawdę bardzo mi się podoba. Ślicznie wygląda z tymi sandałkami. Co myślimy, moi drodzy? No kurczę, nie spodziewałam się, wiecie, ostatnio robiłam zamówienia z Zary, bo zaskoczyła mnie tamta sieciówka i tak HM poszedł w odstawkę, a teraz będzie HM, coś tak czuję, bo jeszcze idą do mnie inne sukienki, które również wyglądają na stronie przepięknie i myślę, że w realnym świecie mogą wyglądać jeszcze lepiej. Więc tak, Magda się zachwyca, bo wydaje mi się, że udało mi się znaleźć kilka perełek. Ta kojarzy mi się z Grecją, z Santorini. Do Grecji no byłaby idealna. Do Grecji się nie wybieram, ale wiecie, nigdy nic nie wiadomo. Może? Kto wie? No zobaczcie, na lato w mieście będzie idealna. Serio, mega mi się podoba. Tak, to jest, jeśli miałabym wam powiedzieć, która sukienka podoba mi się najbardziej, która najmniej, powiedzmy moje podium. Trzy najładniejsze sukienki. To ta poprzednia, nie ta poprzednia hiszpanka, tylko ta poprzednia z tym takim dekoltem rozsuwanym, byłaby na miejscu pierwszym. Z tymi odkrytymi plecami, bo uważam, że jest bardzo kobieca, bardzo dziewczęca i można ją ograć na różne sposoby. Ta chyba byłaby na miejscu drugim, ex aequo, z tą zieloną, bo ta zielona również bardzo mi się podoba i wszystkie trzy są inne. To jest najciekawsze, wszystkie trzy są inne, nie są robione na jedno kopyto,
i wszystkie są ciekawe, mają bardzo dobre składy i cenowo również wygląda to dobrze, więc ja z tego zamówienia jestem naprawdę zadowolona. Zastanawiam się też nad butami, przymierzę sobie szybko piżamy, chociaż myślę, że poczekam na rozmiar M, nie, na S. S-kę, bo ja noszę piżamki S-ki, bo one i tak są delikatnie oversize'owe, chociaż może ta M-ka będzie dobra, zależy jak będzie leżała, wiecie, w pasie. A tutaj czekam na wasze opinie. Oczywiście, jeśli lubicie moje mierzymy, takie bardzo proste, bardzo amatorskie, ale w moim stylu, aż zachrypłam, bardzo w moim stylu, kiedy widzicie te prawdziwe emocje na mojej twarzy, kiedy widzicie, czy mi się coś podoba, czy mi się nie podoba, bo to według mnie widać na filmie. Ja też się od razu rozgaduję, ja się nakręcam bardzo i cieszę się, że postanowiłam troszeczkę swoją szafę zmienić, troszeczkę ją stuningować, bo uważam, że teraz ubrania na rynku są lepsze. No nie wiem, albo po prostu ja mam takie szczęście odpukać, że trafiam na całkiem fajne modele. No i mi się to podoba i mam ochotę zmieniać i mam ochotę eksperymentować i testować, no bo wiecie, ja szmizjerki ogólnie u siebie w szafie nie mam. Ale chętnie temu bym przygarnęła, bo jest naprawdę przepiękna, więc będę się zastanawiać, czekam na wasze komentarze. Podpowiedzcie mi, co powinnam zrobić. Oczywiście zostawcie kciuka w górę, jeśli wam się podobało. I jeszcze się nie żegnam, bo szybciutko wskakuję w piżamkę i wtedy się z wami pożegnam. No dobrze, jak wszystko wam pokazuję, to pokażę wam wszystko, czyli piżamki, moi drodzy. Voilà, tak one wyglądają. I chyba jednak rozmiar M jest spoko, więc myślę, że jeśli zostawię, to zostawię te. Chociaż one są troszeczkę inne niż te poprzednie, te z wiśniami, takie niebieskie, które wydawały mi się, że są dokładnie takim samym modelem. Otóż nie, bo te są krótsze. Raczej chodzi mi o koszulkę, ona jest zdecydowanie krótsza niż tamta, materiał bardzo przyjemny, jeśli się nie mylę, to chyba 100% bawełny, sprawdzę to, jeśli nie, to wam tutaj napiszę, ale ogólnie uważam, że te piżamki naprawdę, one robią robotę, one nie są tylko i wyłącznie na jeden sezon, ja mam kilka par, piorę, zakładam i na razie jestem bardzo zadowolona, więc serdecznie wam polecam, jeśli szukacie piżam w dobrej cenie, z przyjemnym składem, takie, które mają również piękne, wesołe, fajne wzory, no to H&M stoi przed wami otworem. Ja będę się z wami żegnać, czekam na wasze komentarze, tak jak już mówiłam wielokrotnie, czekam na wasze podium, co powinnam zostawić, co powinnam oddać, co totalnie mi nie pasuje, a co jest według was perełką, jeśli chodzi o to zamówienie. Dobrze, dziękuję wam za dzisiaj, mam nadzieję, że wam się podobało, mam nadzieję, że moje mierzymy lubicie. Takie inne, bo jednak wydaje mi się, że ja całkowicie inaczej nagrywam niż inne dziewczyny. Jakoś tak, u mnie jest taki kontrolowany chaos. O, tak bym to określiła. Dziękuję wam jeszcze raz ślicznie, mam nadzieję, że wasza kawka smakowała, że śniadanie było sycące i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie na kanale. Na razie. Ah. And I can't help but feel